Siemanko, witam was w ostatnim odcinku na tym kanale. Oczywiście nie w ogóle w ostatnim odcinku, lecz w ostatnim odcinku o tematyce niezwiązanej z pitbajkami. Zastanawiacie się, co ja tu w ostatnim czasie robiłem, a robiłem troszkę. Miałem robić quada, tak jak wam obiecałem. Na paliwo swoje, lecz popełniłem parę błędów, no i niestety się nie udało. Będę musiał to zrobić wszystko od nowa. Tutaj budowałem reaktor. Popełniłem parę błędów. Nie wiem, czy to będzie widać. Chyba widać. Mianowicie, ja to zrobię. Jak obiecałem, to ja to zrobię, lecz będziecie musieli jeszcze chwilę poczekać. Popełniłem parę takich podstawowych błędów. No i tak jest, jak się robi bez projektu żadnego. Muszę sobie pierw chyba projekt namalować, a potem dopiero zacząć budować. Bo to wszystko robiłem na spontana, na szybkości i się pomyliłem. Zrąbałem niepotrzebnie materiał. I teraz będziecie się pytać, dlaczego nie robisz turbo projektu, tylko zajmujesz się nagle kładem. Turbo projekt leży, czeka na swoją kolej. Jak i tutaj się troszeczkę nieporządku zrobiło, którego nie chcę wam zbytnio pokazywać. Tu jak coś widzicie też różne projekty, nie projekty niezwiązane z kanałem, które zaczynam robić. Mianowicie robię bardzo dużo w ostatnim czasie i postanowiłem, że będą zmiany. Jak obiecałem, będą ogromne zmiany. Postanowiłem, że założę drugi kanał, do którego macie na dole link w opisie pod filmem. Tam będę wrzucał o wiele więcej filmów niż na obecnym, ponieważ nie będzie mnie ograniczać tematyka. Mianowicie kanał będzie poświęcony mnie, temu co ja robię, więc jeśli będziecie ciekawi, no to będziecie mogli wbijać. Obecnie może tam jeszcze nie być filmów, ale w najbliższym czasie zaczną się pokazywać. Będzie trochę rolnictwa, takiej kombinacji, po prostu co się u mnie dzieje, tak żebyście byli na bieżąco, jak się coś nie pokazuje tutaj o tematyce pitbajkowej. I wracajmy do tego, co tutaj napomknęłem wam na samym początku, mianowicie tego. Jak wiecie, ceny paliwa poszybowały konkretnie do góry. Już benzyna jest w granicach 8 zł, jak nie przekroczyło już 8 zł, jak pokazuje wam ten filmik. Ropa jest w granicach 7,50. No i muszę podjąć drastyczne środki, mianowicie czekałem długo, ponad 2 lata czekałem, jak ktoś w ogóle coś zrobi w Polsce takiego sensownego. Nikt się nie chce takimi tematami zajmować, mianowicie darmowa energia, jak sobie radzić w trudnych czasach i coś takiego. Takie tematy, jakie ja bardzo, no nie ukrywam, że bardzo lubię, taką niezależność, można powiedzieć, energetyczną. I postanowiłem, że pójdę w tym kierunku, dlatego niestety, ale pitbajki, takie motorki, wszystko odkładam na razie na bok, dopóki nie zapewnię sobie można powiedzieć niezależności energetycznej, mianowicie jazdy za darmo do pracy. Nie ukrywajmy, obecnie przy obecnych cenach dojazdy do pracy przez cały rok będą mi się zamykać w granicach 8, no cały czas to rośnie, będzie w granicach 8-9 tysięcy. Cały czas ceny idą w górę, więc mi się wydaje, że za parę miesięcy będzie to w granicach 15 tysięcy. A to w skali tego, co zarabiam, większa część będzie szła na dojazdy. Weźcie sobie teraz to pod uwagę, że to, co wam powiedziałem, to są same koszty dojazdu do pracy, a jeszcze pasuje na przykład do moich motorków paliwo dolać, do traktora coś wlać, żeby w polu zrobić, więc koszta, można powiedzieć, że cała wypłata leci na
No nie jestem w stanie niczego odłożyć. A wiecie, że ja lubię majsterkować i próbuję odłożyć w szczególności na jakieś narzędzia. Bo lubię, im więcej mam narzędzi, tym więcej zrobię, a nim więcej zrobię, no tym jest lepiej, tym mam łatwiej, bo mogę sobie ułatwić życie. Dlatego się przestawiłem o 180 stopni. Muszę podjąć drastyczne środki, tak jak wam wcześniej mówiłem, i buduję pierw mały reaktor, żeby zasilić takie okłady 110, a potem to przewymiaruję wszystko pod silnik, na przykład jakieś Seicento albo coś takiego sobie kupię do jazdy. Ewentualnie przerobię diesla, transita, chociaż nie, diesla nie, transita raczej chyba nie. Ewentualnie bym musiał kupić jakiegoś busa albo coś diesla wolnosącego bez turba i przerobić go tak samo na gaz. Tylko mi nie mówcie, że się nie da. Turbo do Lącina też nie dało zrobić. Wiem, że się da i to zrobię. Nie będę na nikogo patrzył. Będziecie mi mówić, że się nie da, to se mówcie, że się nie da, a ja se i tak zrobię i tak se będę jeździł, więc no. Jak mi się uda, jak będzie to wszystko chodzić, na pewno wam pokażę, mimo tej całej krytyki, tego wszystkiego, na pewno wam pokażę, jak to zrobić, więc no, tyle. Uciekajmy z tego pobojowiska. Dlaczego was też zapraszam do zasubskrybowania tamtego kanału? No, tak jak mówiłem wcześniej, no nie będzie się tutaj już nic pokazywać na tym kanale niezwiązanego z speedbike'ami, więc prawdopodobnie to, co zaraz wam pokażę, pokaże się też na tamtym kanale. A mianowicie dostałem tutaj Grizzly do roboty. Tak jak tamto wcześniejszą Yamaszkę. Coś nie coś potrafię, więc coś nie coś tutaj się porobi przy nim. Jest tu trochę rzeczy do zrobienia. Jest tu też sporo czasu do włożenia i do posprawdzania, więc no, przejechałem się nim, ale raczej nie będę nim jeździł teraz, no bo nie chodzi to za fajnie i nie chciałbym, żeby się uszkodził. Jest to jeden z tych pierwszych Grizzly, prawdopodobnie 600 lub 660 pojemności. Nie wiem dokładnie, jaka pojemność jest, ale 600 lub 660. No i tyle. Więcej o tym Grizzly pewnie będzie na tym drugim kanale. Dobra, to będzie taki krótki odcinek informacyjny. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jakość filmu też się wam podobała. Zobaczymy, jak to będzie czepać, bo nagrywam to bez stabilizacji jakiejkolwiek. Tyle. Ja będę uciekał. Idę robić dalej. Przejść się gdzieś. Wykorzystać tą ładną niedzielę. No i tyle, no. Wnet ruszam z filmikami na tym drugim kanale. Link na dole w opisie pod filmem. Zachęcam was wszystkich do zasubskrybowania kanału. Na razie, trzymajcie się, hej!